Najtańsze gry znajdziecie na eneba.com, link w opisie. Siema, mody. Zawsze powodują u mnie uśmiech, ale też zawsze po nich dosłownie mi odpierdziela. Bo te potrafią być naprawdę niesamowite, ale też niesamowicie głupie. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy sobie, to jest 7 najnowszych modów, jakie zostały ostatnio dodane do Wiedźmina 3. Dzisiejszy odcinek będzie mocny. Ale hola hola kolego. Bo jeszcze przed tym jak zaczniemy, muszę wam coś opowiedzieć i zdradzić wam mój mały sekret. Jak zaoszczędzić sobie gruby pitos, szczególnie jeżeli jesteś graczem. Konkretnie chodzi mi tutaj o stronę eneba.com, na której znajdziesz naprawdę tanie gry. Chcesz mamy kupić prezent, ale jednocześnie chcesz sobie pograć w jakąś gierkę? Nie wiesz co wybrać? Odpowiedź jest prosta. To i to! Bo kupując takiego Wiedźmina 3 na eneba.com zaoszczędzasz aż 50 zł. A może nie możesz się doczekać nowego Horizon Forbidden West, który wychodzi 21 marca. Chcesz go kupić już teraz? Żaden problem. Na eneba.com zaoszczędzisz na tej grze 55 zł. Ta gra jeszcze nie wyszła, a już możesz zaoszczędzić siano kupując przedpremierowo. Na eneba.com możesz kupić też takie gry jak Stalker 2, South Park, Snowday, WWE 2K24 czy Skull and Bones. Link do eneba.com znajdziecie w opisie. Był to oczywiście fragment sponsorowany. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. Bo dzisiaj będzie całkiem sporo ciekawych modów. A zaczniemy sobie od bardzo prostej modyfikacji o nazwie E3 Quen. Modyfikacja E3 Quen zmienia nam oryginalny żółty kolor Quen na taki, jaki mogliśmy ujrzeć na prezentacji dema Wiedźmina 3 na E3 w 2014 roku, czyli na kolor niebieski. Oto zobaczmy, E3 Quen mod. Takie podobno na E3, jak była prezentacja, tak wyglądało Quen. Zobaczymy. Może fajne. Kto wie? No ja na pewno nie. Zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczmy. Rzucamy se Quen. Kurde, takie niebieskie. Kurde, fajnie to wygląda, nie będę ukrywać. Właściwie to nigdy nie używałem tego Quen, więc nie wiem nawet jak oryginalnie wygląda. Kurde, ale pewnie wam teraz to porównam z modem i bez moda. Wygląda całkiem przyjemnie, całkiem fajnie. Zobaczymy jak to w nocy przede wszystkim. Weźmy sobie, medycynijmy do nocy. Takie w ogóle, ja lubię ten niebieski, tak samo ta niebieska skara na twarzy od Gantera Odima, też to fajnie dla mnie wygląda. Świeci się jakoś ten, pewnie wam teraz porównam jak to wygląda normalnie. Przydałoby się pobić z jakimiś potworami, żeby przetestować to. Zarąbiście to wygląda. Kurde, mega ładnie. Ale ładnie, mega ładnie. Jeżeli chodzi o wygląd, super, a weźmy rzućmy... O kurde. Płenik, cio. Kurde, mógłbym z tym grać, mega ładne. Pasuje też mniej więcej do lore. Chyba w książkach nie było opisane jakiego koloru jest Quen, przynajmniej sobie nie przypominam. Ale no, wygląda naprawdę fajnie. I co fajniejsze, jest to faktycznie wersja Quen z prezentacji Wiedźmina 3, która na targach E3 została pokazana. I tutaj bardzo fajnie w tej modyfikacji odwzorowana. Tak jak w poprzednim odcinku oceniamy sobie dzisiaj modyfikacje w skali od 1 do 10 i spróbujemy wybrać najciekawsze z tego całego gularzu najróżniejszych ostatnio dodanych modyfikacji, które wam dzisiaj zaprezentuję. Swoją drogą możecie to robić razem ze mną i napisać jak oceniacie dzisiejsze modyfikacje w komentarzu. Jak dla mnie modyfikacja E3 Quen jest zbyt prosta, by dostała wysoką ocenę, ale faktycznie robi to co było napisane, że robi. Zmienia nam kolory na nieco ciekawsze i może nieco urozmaicić rozgrywkę, ale też nie oszukujmy się. Oryginalny Quen wygląda w Wiedźminie 3 całkiem przyzwoicie. Ten mod w porównaniu do następnych jest naprawdę mały i jedyne co robi to zmienia kolory, stąd ode mnie tylko 4. Następny mod nazywa się Corvo Bianco Enhanced Collection i mimo pozornej prostości tego moda, jak dla mnie jest to jedna z najlepszych modyfikacji w jakie grałem. Mod ten to generalnie jeden wielki zbiór różnorakich modów autora Frick Vip. Dodaje m.in. ulę, winorośla, drzewo oliwne czy herbalistkę Tomirę do naszej własnej winnicy. Okej, po pierwsze modyfikacja powinna dawać nam herbalistkę, o ile się nie mylę Tamarę. Albo jakoś tak ona się nazywała. I ona powinna sobie... ona sobie gdzieś tutaj powinna herbalować. Czyli produkować zioła. No tylko jest taki problem, widzicie, że ja jestem aktualnie na zapisie, w którym mam k***a dom ulepiony z kasztana i... No i ziół też nie mam, no. Herbalistki Tomiry nie znalazłem na miejscu, ponieważ to, co jest naprawdę świetne według mnie w tym modzie, to fakt, że dane rzeczy / osoby pojawiają się dopiero po tym, jak wcześniej wykonaliśmy pewne misje lub mieliśmy odpowiednie zakończenia tych misji. Dla przykładu, Tomira odblokujemy dopiero w momencie, kiedy zakończymy podstawową grę, ulepszymy ogród w Corvo Bianco i ukończymy misję Egzamin z Alchemii, a w dodatku musimy mieć chociaż jedną porcję zioła, którą chcemy zasadzić w ekwipunku, co według autora ma sens, bo w końcu skądś Tomira musi mieć nasiona tych ziół, czy jeżeli przykładowo chcemy zasadzić chmiel, musimy mieć przynajmniej jedną szyszkę chmielu w ekwipunku. No i teraz powinniśmy mieć tu herbalistkę, zielarka, a nie, to nie taka, powinna tu być ta Tomira. To jest w ogóle takie fajne zioła, nigdy nie używałem ziół, więc chyba, że no, nie mówimy takich rzeczy, zapomniałem. Dobra, i po wczytaniu tego zapisu, który jest skompletowany na 100%, powinienem dostać różne ciekawe rzeczy. Zobaczmy, czy jest to prawda. Tak jest! Dobra, kocham tego moda. Kocham tego moda. Możemy sobie wybrać, co chcemy sadzić. Kwiaty, grasses and mosses, roots and fruits, owoc balisty potrzebujemy. That's crazy. That's crazy. Może szyszki chmielu. Bez piwa po ciężkiej tutaj batalii z potworami, to nie tak być nie może, no. Musi być piwo. Dałeś mi tu chmiel. A po czasie wróciłem do Tominy sprawdzić, czy faktycznie wyhodowała mi ona szyszki chmielu, o które poprosiłem. Okej, zioła wyrosły. Pytanie, czy wyrosło szyszki chmielu, tak jak prosiłem Tomirę. Oj, to są szyszki chmielu. Czyli faktycznie, jeżeli poprosimy Tomirę, to ona faktycznie nam te zioła, które my konkretnie potrzebujemy, ona nam zasadzi i kilkanaście dni po tym, jak wrócimy, to będziemy mieli ten chmiel. Świetna modyfikacja. A następna podmodyfikacja tej jednej wielkiej kolekcji to Marlène de Cook. Marlène to postać, którą możemy uratować w misji Pogłos, a jeżeli to zrobimy, to ta będzie nam pomagać w Corvo Bianco, między innymi gotując dla nas różne potrawy. Modyfikacja ta zwiększa nam zakres potraw, które ona gotuje z 11 aż do 56. Marlène de Cook, co? De Cook? Co ja powiedziałem? Dzięki tej modyfikacji prawdopodobnie możemy jakieś więcej potraw żądać od Marleny, czy jeżeli wejdziemy do domu, ona gdzieś tu powinna sobie pichcić rzeczy. W kuchni, tam gdzie kobieta. I ona nam różne żarcie przygotowuje. I my ją możemy chyba prosić o jedzenie różne. Aha! Czyli to automatycznie się dzieje, ja nie mogę prosić o żarcie. Tak, automatycznie rozszerza z 11 dostępnych dań, które Marlena normalnie przygotowuje w grze, do 56 dań, czyli mamy dużo większą różnorodność tych dań. Świetna modyfikacja, łatwa do wgrania, wybitna modyfikacja. Strasznie mi się podoba, nie będę ukrywać. Kocham takie modyfikacje, które nie wpływają bezpośrednio na rozgrywkę i rozrywkę, ale gdzieś tam dodają nam takie właśnie małe smaczki. Uwielbiam takie modyfikacje, bo one faktycznie nam pomagają, faktycznie urozmaicają tą rozgrywkę i powinniśmy dostać teraz właśnie jakieś dania, w tym wypadku to jest wieprzowina i suszona ryba. O ile się nie mylę, suszona ryba właśnie została dodana? Tak jest, suszonej ryby podstawowo Marlena nam nie przygotowuje, także dostaliśmy troszeczkę więcej dań, coś wspaniałego, to wszystko w jednym paku, w jednej modyfikacji, bardzo łatwej do wgrania. Ale to jeszcze nie wszystko, bo co ciekawe jej umiejętności gotowania będą się zwiększać z czasem, a ta będzie gotować dla nas potrawy coraz to lepsze. Co ma sens, bo przecież kilkanaście lat spędziła przemieniona w wichta, więc teraz musi się uczyć wszystkiego od nowa. Bardzo fajne małe szczegóły. W skład modyfikacji Corvo Bianco Enhanced Collection wchodzi jeszcze podmodyfikacja Immersive Wine Cellar of Corvo Bianco. Immersive Wine Cellar to modyfikacja, która dodaje nam możliwość korzystania z tych beczek, które gdzieś tutaj mamy poukrywane. Możemy podchodzić do beczek i najzwyczajniej w świecie te beczki otwierać sobie i pozyskiwać z nich właśnie wina. Co ma sens, bo tak normalnie nie można tego robić. Absolutnie coś wybitnego. A przedostatnia podmodyfikacja, która wchodzi w skład tego absolutnie wybitnego moda, to modyfikacja o nazwie Corvo Bianco de Plantation, czy jak ja to powiedziałem, Corvo Bianco de Platonium, która dodaje nam plantację winoroślin, możliwość zbierania oliwek z oliwnych drzew, jak i również dodaje gęsi do Corvo Bianco, które będą dla nas znosić jaja, a te automatycznie będą dla nas podnoszone i wrzucane do skrzynki. Jeszcze tutaj do naszej winnicy powinniśmy dostać plantację, co ma sens, skoro to jest winnica, to powinniśmy też produkować właśnie różnego rodzaju winogrona i możemy sobie biegać i zbierać winogrona. Bardzo mi się podoba ta modyfikacja i od buta mogę powiedzieć, że to jest dla mnie 9,5. Świetna modyfikacja, kocham tą modyfikację, naprawdę. Na ostatniej podmodyfikacji nie będę się za bardzo skupiać, bo omówiliśmy już ją w poprzednim odcinku z modyfikacjami. Ale tak na szybko, to w skład moda Corvo Bianco Enhanced Collection wchodzi też modyfikacja Honey Workshop in Corvo Bianco, która dodaje nam możliwość produkowania miodu, jeżeli w Wiedźminie 3 ukończyliśmy misję Barciowe Widziadło. Barciowe Widziadło taki sprinter jest. Coś za coś. To słowo klucz modyfikacji Corvo Bianco Enchanted Collection i to właśnie w niej kocham, bo tak naprawdę możemy wgrać ją do gry jeszcze przed rozpoczęciem Wiedźmina 3, a potem przechodzimy Wiedźmina 3, nawet nie zwracając na nią uwagi, a jednak dodaje nam ona takie małe smaczki, które potem kumulują się do finałowego odczucia. A skoro świat Wiedźmina przez większość ludzi, w tym przeze mnie, kochany jest w dużej mierze właśnie za takie małe smaczki, które w mojej osobistej opinii dodają do tej gry finałowej wisienki na torcie, modyfikacja ta otrzymuje ode mnie mocne 9,5 na 10. Z pewnością sprawiła mi całkiem dużo fanów. Następny mod, który dzisiaj sobie omówimy, jest naprawdę bardzo prosty, ale też naprawdę bardzo fajny, a nazywa się Geralt Cloak. Dodaje nam on kaptur oraz płaszcz, który możemy od teraz założyć na Geralta. Więc zobaczmy. Prosty? Prosty. Klikam jeden przycisk, zakładam, drugi, ściągam kaptur. Nie można było tak CD Projekt Red zrobić od początku? Tylko dla tego kaptura całe życie używam zbroi kota. Uwielbiam ten set z tym kapturem. Nie, jeszcze mogę... Nie... Jeden przycisk, CD Projekt Red, jeden przycisk. Dajcie mi to w Wiedźminie 4. No kurde! Dobra, no pomijamy fakt, że przenika przez tekstury, bo to nie jest jakby... Bo to jednak Red Engine i tylko na chwilę to zrobili. No to kurde! Wybitna, świetna modyfikacja. Strasznie mi się podoba, mówcie sobie co chcecie. Nie interesuje mnie to. Gralcik w kapturze, bez kaptura, z płaszczem. Nie no chłopie, przecież jak to wygląda na tym secie? Wyglądamy jak jakieś totalni szefowie. Absolutnie totalni szefowie, nie? Mega mi się to podoba. Dużą zaletą tej modyfikacji jest fakt, że możemy dodać sobie kaptur do absolutnie każdej zbroi, czy każdego setu. I nie tylko wygląda to kozacko, ale też dodaje mroczność do tego często mrocznego świata. A kiedy nie jest mrocznie, a wykonujemy jakąś śmieszną misję, przykładową misję kabaret, możemy po prostu ściągnąć z naszego Geralta kaptur i płaszcz. Ta z kapturem? Ja pierruper, jaki szef! No nie, no dajcie spokój, no przecież uwielbiam to. Dużym minusem niestety tej modyfikacji jest fakt, że na wersji next genowej nie możemy zmienić koloru zarówno kaptura, ani płaszczu. Myślę też, że fajnie by było, gdybyśmy przykładowo taki kaptur czy płaszcz mogli kupić gdzieś na przestrzeni gry, u jakichś kupców, a nie, że wgrywamy go po prostu do Wiedźmina i od razu go mamy. Myślę, że 6 na 10 to jak najbardziej odpowiednia ocena dla tej modyfikacji. Fajna, ale można by było w niej całkiem sporo poprawić. Następna modyfikacja również należy do tych prostszych, a nazywa się... Dhu's Roach Next Gen? Chyba tak. I pozwala nam wybrać umarszczenie dla konia. Mamy naprawdę mnóstwo umarszczeń. Ja wybrałem bodajże Undulate? Chyba tak to się czyta. Czyli całego białego konia. Jest to też ostatnia taka prosta modyfikacja, którą sobie omówimy przed naprawdę ciekawymi i zwariowanymi modami. Chciałem wam też tego moda pokazać ze względu na historię, którą chciałem wam opowiedzieć. Ale to może zaraz. Ty! To wygląda kurde fajniej niż sobie... niż myślałem, tak szczerze mówiąc. No na pewno koniary i koniarze, swoją drogą. Jest taka laska, co się właśnie koniami zajmuje i też Czechu się nazywa. Taka krótka historia. Taki kanał miała. Ja miałem kanał Czechu, ona miała kanał Czechu. Obaj kręciliśmy vlogi. Kto wie, może to obejrzy kiedyś. I zawsze mnie to wkurzało, bo jakkolwiek się nie postarałem, to każdy, kto wpisywał Czechu, to zawsze ona wyskakiwało. I tak mnie to zawsze denerwowało, bo przecież każdy, kto chciał mnie znaleźć, to nigdy nie mógł mnie znaleźć, bo zawsze wyskakiwała ta laska. Z tego co wiem, aktualnie tak nie jest. Także dobrze. Strasznie mnie to wkurzało. To ona by była na pewno w niebo wzięta, gdyby zobaczyła tą modyfikację i przy okazji grała w Wiedźmina. Kurde, fajnie to wygląda, to trzeba przyznać. Nie ma co jakieś więcej się nad tym modem rozwodzić. Można sobie wybrać tak naprawdę jakiego konia się chce. Fajnie. Myślę, że modyfikacja ma naprawdę wielki potencjał. Gdyby tylko autor dodał przykładowo jakiegoś handlarza, od którego takiego konia o danej maści możemy po prostu kupić za odpowiednią cenę. I wtedy za każdym razem, jeżeli chcielibyśmy sobie zmienić maść konia, przychodzilibyśmy do niego, wydawali pieniądze i wszystko byłoby też lorowo zgodne. A tak przerzucamy modyfikacje do folderu modów i odbiera nam to jednak imersję, bo jeżeli chcemy innego konia, po prostu musimy pobrać inny plik. 3/10. I powoli zaczynamy przechodzić do naprawdę ciekawych modyfikacji, bo czas pogadać sobie o modzie Spell Tomes, który dodaje nam do gry różne magiczne księgi, które zmieniają działanie znaków na różnorakie sposoby, w zależności od tego, jaką mamy aktualnie założoną księgę na sobie, po prostu jako trofeum. Dobra, bo powinniśmy dostać do gry coś w rodzaju magii albo czegoś takiego. Według autora moda powinniśmy teraz w konsoli wpisać coś takiego. Powinniśmy dostać różnego rodzaju księgi, co właśnie się stało. I teraz, kiedy założymy te księgi, powinniśmy dostawać różnego rodzaju inne efekty. To znaczy, każda książka daje nam... ale to skomplikowane, strasznie. W sensie, ja powinienem mieć tu jakieś nazwy tych modów, a niestety nie mam. O, już widzę, jaki jest następny mod. Oj, Chrystusie Nazarejski, już mi się nie chce żyć. Klasyka gatunku. Problem jest taki, że ja niestety tu nie mam napisane, co robią te książki, więc będzie bardzo mi się ciężko posługiwać tym. Bo to powinno mieć nazwy, ja powinienem sobie przeczytać, tak by było teraz łatwiej. A jak widzicie, nie mam nazw. No generalnie trudno, no jest jak jest. Fajne jest to, że jakby te książki generalnie powinniśmy zdobywać przynajmniej przez całą grę. Także nie jest to tak, że musimy wpisać komendę i dostajemy te książki. To jest dla mnie ogromny plus, bo takie wpisywanie tych komend i takie pierdoły odbierałem imersji. A jeżeli my te książki dostajemy i na przestrzeni gry dostajemy jakieś fajne bonusy, a teraz wam się te bonusy zapewne wyświetlałem gdzieś po której stronie z ekranu, pewnie tutaj, zgaduję, to już jest naprawdę fajne bonusy, fajnie też gdzieś tam urozmaica tą grę. Nie przeszkadza, jakoś bardzo też nie pomaga, no ale problem jest taki, że niestety w tej next-genowej wersji, bo ten mod został stworzony już dawno temu, a do tego stworzona została next-genowa patch notes przez kogoś, żeby to wszystko działało na next-genie. No został wykonany po prostu kijowo, wątpię, że to jest moja wina, dlatego że trochę już w życiu modyfikacji wgrywałem, no i wydaje mi się, że po prostu to nie działa. Robiłem to na każdy możliwy sposób, w każdej możliwej kolejności i nie wydaje się to działać, także no ale autor pracuje nad tym, tak przynajmniej tam gdzieś nam napisał, także możliwe, że po jakimś czasie dostajemy nazwy, będą nazwy normalnie po jakimś czasie. Dobra, zobaczmy czy faktycznie jakoś akcji będzie działać inaczej. Widziałem na gifie, bo... Widzicie? I coś to powoduje. No tylko problem jest taki, że nie mam pojęcia co. Może trochę jest fanów w tym, że próbujesz to ogarnąć, co tu się dzieje. Wydaje mi się, że jakieś kolejne obrażenia zadajesz większe albo coś takiego. Jak rzucisz na przeciwnika akcji. No fajne, ma jakieś efekty wizualne. No ale niestety no nie ma nazw, więc ciężko jest. Ale tak to fajnie. To urozmaica jakąś rozgrywkę i tak dalej. No ale ze względu na to, że to po prostu nie działa i ja nie jestem w stanie zobaczyć nazw, no to cena będzie niska. Tak ponadto modyfikacja ma super potencjał na to, żeby była jedną z fajniejszych modyfikacji, w które można sobie pograć i urozmaicić sobie rozgrywkę. O, to teraz w ogóle była... Teraz się podpaliłem, co jest? Widzicie? W ogóle i jakie super animacje są. Także autor na pewno tej modyfikacji na wersję 1.32 odwalił super robotę. No ale skaszanił tutaj gościu, co próbuje to dodać jako łatkę next-genową. Super, mega to jest fajne. Są animacje różne, my się podpalamy, w ogóle nie wiem co to znaczy. Czy przeciwnik mnie uderzy i się zapala, coś takiego, super. Bardzo fajna modyfikacja i tak otrzyma wysoką notę, ale kurde, no strasznie szkoda, że nie ma tych nazw. Czekam, aż autor to zmieni. Postanowiłem też zainwestować trochę punktów umiejętności Warda i Igni, by przetestować kolejne nowe animacje, jakie ten mod ma nam do zaoferowania. Igni działało tak. Czekaj. Czy one są zajerdenowane? Okej, ja je jakby zajerdenowałem tą księgą, coś takiego. Ciekawe bardzo. Czy jak je rzucę, to one wybuchają i dodatkowo jeszcze jakiś jeden się rzuca. i spowalnia przeciwnika. No fajne, bo na pewno dzięki temu te znaki są mocniejsze, różnorodniejsze, no i też nie wydaje mi się, że jakoś to bardzo, bardzo mocno pomaga. A nowa animacja Arda, którą dodaje nam ta modyfikacja, wygląda tak. Niestety nie powiem wam, która księga dodaje tą animację, no bo autor, zresztą tak jak już mówiłem. Zobaczmy, co Ardzik robi. Okej, czyli zamraża? Zamraża chyba i wybucha tak mocno. Mega fajne. Patrzcie jak w ogóle na jaką wielką odległość to. Kota wypiłem. Patrzcie na to, a ja kota wypiłem. Nic nic nie widać. A dobra. Pizdus tą modyfikację. Ostatecznie modyfikacja Spell Tomes otrzymałaby ode mnie solidne 7 na 10 przez fakt, że fajnie urozmaica nam rozgrywkę, nie jest jakoś lorowo niezgodna i przez fakt, że te księgi dostajemy przez całą grę od różnorakich handlarzy. Natomiast przez fakt, że nazwy aktualnie nie działają, otrzymuje ona 5 na 10. Autor łatki na Next Gena napisał, że cały czas pracuje nad tą modyfikacją, więc czekamy na dalszy rozwój wypadków, bo ten mod ma zdecydowanie wysoki potencjał. Potencjału za to nie ma modyfikacja New Year at Kaer Morhen. No taki mój się tam dzieje. Modyfikacja ta dodaje nam świąteczne rzeczy do gry, a została stworzona pod koniec stycznia. A ponadto gra ledwo co działa na tej modyfikacji. Ten mod zdecydowanie bardziej nadawałby się do filmów Grałem 33 najgłupsze modyfikacje niż do dzisiejszego. Swoją drogą, jeżeli nie widzieliście tego filmu, no to prawy górny róg. Ostrzegam, bo film jest mocno odklejony. Znaczy, mody w tym filmie są mocno odklejone, no ale mnie też wtedy po tych modach odkleiło. O, więc świąteczne klimaty. No śniegu już przynajmniej u mnie nie ma. Pewnie jak ktoś żyje w górach to jest, ale no, u mnie nie ma. I Kaer Morhen. To są dwa słowa, które nie sądziłem, że się jakoś łączą, ale jak widać chyba jakoś się łączą. Także przejdźmy do Kaer Morhen, zobaczmy co tam się wydarzy. Podobno wydarzyć ma się dużo, bo już widziałem screen, ale też nie spoilerowałem sobie za bardzo, że my... A pierdziele. Coś czuję, że to będzie mocna modyfikacja. Dobra, na razie tutaj chyba nic się nie zmienia. A w Kaer Morhen? No, na razie czysto. Aha. Merry Christmas? Nie będę ukrywać, że jestem przekonany, że to się tak nie pisze. Ciekawe jak to w nocy wygląda, pewnie wam teraz pokazuję. No właśnie, nie za bardzo wam pokażę, bo modyfikacja po jakimś czasie stała się kompletnie niegrywalna, więc nie byłem w stanie wam nagrać przebitek w nocy. Nie wiem dlaczego ktoś połączył te modyfikacje 15 stycznia albo coś takiego chyba. Chyba tak polubił święta, że aż musiał... aż musiał powrócić do świąt. No co wam powiem, no. Nie wiem, no widzowie, strasznie głupia modyfikacja. Jak ja widzę te modyfikacje, to naprawdę. Co tu się dzieje? Czuję smak wakacji. Za 300 dni są święta. Okej, w nocy to może fajniej wyglądać. Na pewno wam tutaj daję różne przebitki nocowe. A ten to kto? Ta modyfikacja to jest generalnie połączenie chyba kilku modyfikacji, o ile dobrze zrozumiałem. Merry Christmas. Merry Crisis. Merry Crisis! A tu się dopiero zaczyna. Jestem przekonany, że w świecie Wiedźmina troszeczkę święta są obchodzone inaczej. Mogę się mylić, ale... Tu zaraz koch kiełbasy, świąteczne te lampki, dobra. Ciekawe, ale no nie ukrywajmy, no. Co to kurde robi choinka, no. I LEDy. Jeszcze w tych czasach nie było LEDów. No taka modyfikacja należąca do tych głupich. I myślę, że na tym zakończymy omawianie sobie tej modyfikacji. Chociaż dobra, no zrobię to profesjonalnie tak jak trzeba. Lecimy. Uważam, że modyfikacja New Year... jeszcze raz. Uważam, że modyfikacja New Year at Kaer Morhen nie zasługuje na wysoką ocenę. Nie tylko ze względu na fakt, że możemy tam znaleźć LEDy czy lampki, no, które nie za bardzo pasują do świata Wiedźmina, ale też ze względu na fakt, że tak ponadto to nic się tam nie dzieje i wywala się dosłownie co kilkanaście sekund. Stąd tak niska ocena. I czas na przedostatnią modyfikację, bardzo krótką zresztą. Ta modyfikacja nazywa się Yennefer New Outfit i dodaje, uwaga, nowy strój dla Yennefer. Kto by się spodziewał? No, jak tak patrzę po tym stroju, no jednak mnie tutaj trochę przekonuje, ale nie no, jeden z gorszych w sumie tych modów, no bo jest po prostu jest nudny najzwyczajniej w świecie. I nic dodać, nic ująć. Niby jest to czerń i biel, w które lorowo ubierała się Yennefer, ale myślę, że daleko temu strojowi do realizmu z książek, a ponadto jakoś bardzo mi się nie podoba. 4 na 10. I w końcu przyszedł czas, aby zagrać w największą modyfikację, w jaką kiedykolwiek miałem okazję zagrać. Czas na Eternal Hunt. A teraz czas przyszedł na dużego chłopca, jak to mówią. Czyli największą modyfikację, tak mi się przynajmniej wydaje, nazywa się Eternal Hunt i zmienia praktycznie wszystko w grze, pewnie wam już to powiedziałem. Modyfikacja, co fajne, też posiada automatyczny instalator, więc nie musimy instalować jej manualnie, a taka instalacja manualna naprawdę sporo trwa. Czyli widzowie, ja zrobiłem manualną instalację, kiedy mogłem po prostu instalerem to zainstalować. Debil. O kurde, co tu się dzieje? Welcome to the Eternal Hunt. Możesz dostać, albo możesz nie dostać odpowiedzi. Tak jak na moim Discordzie. Aczkolwiek na Discordzie Wielka Redania, serdecznie zapraszam, jest kilku gagatków, którzy ciągle odpowiadają i pomagają we wszystkim. Także mega szacun. Okidoki, ale pytanie moje brzmi, czemu wszystko jest czerwone? To jest dobre pytanie. O, cholipka. Nie no, to jest... O k***a, to co jest? Co się dzieje w tym Eternal Huncie? No właśnie dzisiaj jest nie dzień jak co dzień, dzisiaj jest jakiś młyn. Ale to powiem wam, to że klikasz sobie prawym przyciskiem myszy i zaznacza ci zlecenia i poszukiwania, to jest wybitne. To jest wybitne. Czegoś takiego w pizdu brakuje, nie będę ukrywać. Eternal Hunt zmienia wszystko. To wam tyle powiem. Nie wiem co to jest za lore, ale coś tu się na pewno wydarzyło w tym Wiedźminie. Dostaliśmy jakąś nową księgę, Geralt Kill Count Records i Wisp. Okej, zaznaczmy sobie, wrzućmy sobie ten Wisp. Jakąś dostałem jeszcze kuszę chyba. Wolf's Head Crossbow. Kusza głowy wilka. Okej. To się zapowiada nieźle. Ja wolę moją nilfgaardzką kuszę, chodźcie tu. Zobaczymy, dobra. Co to jest w ogóle? Bargesty. Że Bargesty pod samym tym... Czemu ja nie mogę robić uników? Rapidly... O, się kręca! Rapidly attacking, dodging, okej. Ale macie tu, jak widzicie, full wszystko, nie? Jak to... Kur... O, chłopie! O, nie rozumiem, co tu się kurwa dzieje. Ponadto Bargesty działają jakoś inaczej. Dobra, ten system walki naprawdę jest dziwny. W sensie inny, na pewno. Zupełnie inaczej się walczy. Ten jest jakiś wielki. Armor defensive, enemies scroll hit the player, have a chance, heavy... Okej. Że oddamy im damage jak nas zaatakują, co się właśnie chyba wydarzyło. Okej, proponuję... użyć igni. Ale się wolno naładuje. Stamina. Ło, jakieś nowe animacje w ogóle. Skoczna animacja. Ło, się kręca, no tego nie było. Ale się młyn dzieje. Sneaking, this is a combat setting menu holding down the Witcher sense. Okej, czyli możemy się skradać. To jest po prostu młyn. Czyli naprawdę mnóstwo rzeczy dzieje. Tam jakaś bitwa jest, nowe potwory, save. Pokaż ten shit. Co to k***a jest? Ło! Co to jest? Nawet nie wiem co to jest. O, ale nie wiem, ale bije w p***u. Po dłuższym zastanowieniu się to chyba potwory z Don Starwa. Chyba miałem za mało psychy. Kto gra w Don Starwa, ten wie o czym mówię. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie okazało się to prawdą, bo chwilę po tym zaatakował mnie asasyn. K***a, to co to jest? Asasyn? Słuchaj, co? Co to do jasnej ciasnej robi asasyn? Ja pier... A nie wiem, co tu się dzieje. Autor modyfikacji Eternal Hunt wyraźnie w jej opisie napisał, że nie jest to modyfikacja na pierwsze przejście Wiedźmina, a ma ona za zadanie odświeżyć nam rozgrywkę, jeżeli gramy już któryś raz. I z tym zdecydowanie się zgodzę. Tyle razy się zaskoczyłem, co tu się w tej grze dzieje, że czułem się, jakbym grał w Wiedźmina po raz pierwszy. Zdecydowanie odświeżyła mi ona rozgrywkę. Ale się k***a dzieje. Nie do końca zawsze było to przyjemne odświeżenie, ale faktycznie było to odświeżenie. O, co mnie atakuje? Giant Rock Troll! Nie no, Magik, ja mam patrzę z księżyca w nowiu. Are you joking? Po pierwsze, modyfikacja Eternal Hunt zmienia system walki, kompletnie reworkując ataki oraz potwory. Czemu mi normalnie Wasp nie pomaga? O, pomaga! Dobra, Waspik, atak. To jest k***. Terraria! Nie Wiedźmin. Siemanko, widzowie, witam was w odcinku z Terrarii. Dzisiaj bosi Giant Troll. Eternal Hunt dodaje nam też animacje jedzenia i picia, ale to musimy wpierw odpalić w ustawieniach, a ustawień jest tyle, że chyba musiałbym to wszystko ustawiać tydzień. Jezusie Nazarejski, chyba 3 dni będę to sprawdzał, co tu się dzieje w tym modzie. Nekromancja, to było tylko... Combat, this is movement. Jeszcze jump settings, wszystko jest, bruchsa da setting. Modyfikacja Eternal Hunt dodaje też mnóstwo wizualnych efektów, m.in. inne kolory, czasami nowy księżyc, gwiazdy, zmienia nam trawę, roślinność i generalnie dodaje mnóstwo rzeczy, takich jak parę z ust, kiedy jesteśmy w śnieżnym biomie, czy nawet możemy zostać porażeni piorunem, jeżeli mamy złą pogodę. Co jest? Kurwa. Czy jak jest burza, to ja nie mogę siedzieć na zewnątrz? Modyfikacja ta też zmienia nam HUD, ale dodaje również, tak jak zapewne już widzieliście, znaczniki do misji. Zmienia medytację, dodaje automatyczne skalowanie potworów, zmienia znaki, ale zmienia też poruszanie się i Geraltem chodzi się od teraz nieco inaczej. Jakieś w ogóle randomowe rzeczy tu się dzieją, po prostu... Goofy as rzeczy, man. The Witcher Senses też. Normalna pogoda, Witcher Senses. No nie wiem, dziwne to wszystko. Eternal Hunt dodaje też mnóstwo nowych itemów. Pełną listę zapewne widzicie teraz na ekranie. Wiecie, nie zdziwiłbym się po prostu, jakby zaraz k***a Spider-Man mi z drzewa zeskoczył. Tej modyfikacji. Wow, to co to jest? Eredin Armor. Carantir body armor? Wow, equip the cloak by holding down the... Okej, to jakieś zupełnie nowe zbroje, to jest w ogóle Eredinka. Immersive body armor. O cholera, Carantir body armor. A tu co się dzieje? To mój ptak! Co jest? A, to jest ptak z tego! To jest ten krystal skulptak! Rozumiem. No bardzo specyficzna modyfikacja. Mod Eternal Hunt to jeden z najciekawszych modów, w jakie grałem kiedykolwiek. Przekształca grę tak bardzo, że momentami trudno mi uwierzyć, że to wciąż Wiedźmin. Czułem się, jakbym zanurzył się w zupełnie nową grę. I mówię to zupełnie serio. Dlatego ocena tej modyfikacji jest dla mnie niesamowicie trudna. Bo z jednej strony zmienia ona tak dużo, że aż nabrałem ochoty zagrać i przejść Wiedźmina 3 na tym modzie od nowa. Z drugiej strony zmienia ona aż tak dużo, że czuję się, jakbym grał w jakąś japońską grę RPG. Gdzie ciężko jest mi zrozumieć w ogóle, co się dzieje. Mam jednocześnie ochotę dać tej modyfikacji ocenę 1 i jednocześnie 10. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak ją ocenić. Ale muszę przyznać, że bawiłem się chyba najlepiej właśnie podczas tej modyfikacji, porównując ją generalnie z innymi. Nie tylko tymi przedstawionymi dzisiaj, ale ogólnie we wszystkich odcinkach omawiających mody do Wiedźmina. A było ich już całkiem sporo. W poprzednim odcinku jeden z modów otrzymał koronę i myślę, że to właśnie najbardziej odpowiednia ocena. Korona za bycie jednocześnie zbiorem przypadkowych i kiepskich modów i jednocześnie za bycie modyfikacją tak rozbudowaną, że na każdym kroku czeka na nas jakaś ciekawa niespodzianka. Morał zatem tego odcinka jest prosty. Jeśli nie jesteś w czymś dobry, to po prostu rób dużo i szybko. Najlepiej zbierz ze sobą swoich kilku nieudolnych kolegów, a może wspólnie stworzycie coś, co ostatecznie okaże się całkiem interesujące dla świata, tak jak właśnie mod Eternal Hunt. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, wejdźcie na najlepszy wiedźmiński serwer Discord w Polsce, Wielka Redania. I pamiętajcie też, że jeżeli chcecie pobrać którąś z modyfikacji, to wszystkie linki znajdziecie w opisie. No chyba, że grasz na konsoli, no to se nie pobierzesz modów. I w ogóle jesteś frajerem. Żartuję jak coś. Tak samo zresztą link do najlepszej strony eneba.com, gdzie są gigatanie gierki, nie tylko na PC, ale również dla szefów z konsolami, znajdziecie właśnie w opisie. Pamiętajcie, używaj tego linku w opisie, bo to mi pomoże. A, i macie też opcję wspierania. Jeżeli zdecydujecie się to zrobić, to dostaniecie wcześniejszy dostęp do odcinków, emotki, rangę na DC i jeszcze kilka fajnych bonusów. A my widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia. O k***a, asasyn, dajcie mi już spokój, no. Nawet w Tusomie gonicie.